Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale, niczym bumerang non-stop powraca do nas cały czas jedno pytanko, czyli dlaczego nasze bicia są pisane odwrotnie, więc stwierdziłem, że taki filmik wam muszę nagrać, ponieważ męczy to wielu i przy okazji wytłumaczę wam też, jak czytać tabulatury, więc ugryziemy dwa tematy za jednym zamachem. Drogie dzieciaczki, sprawa jest ultra prosta. Jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek widział tabulaturę albo korzystał z tabulatury, to mamy już uproszczone. Zawsze tabulatury zapisujemy od najgrubszej do najchudszej struny, czyli po kolei E, A, D, G, B, E. I w tym momencie my grając bicie zapisujemy je odwrotnie dlatego, że wytrzymając gitarę standardowo, klasycznie, obojętnie, widzicie struny na gitarze od najgrubszej do najchudszej. Czyli tak naprawdę uderzając na dół, wy nie uderzacie na dół, wy uderzacie od najgrubszej struny do najchudszej. Czyli lecicie w ten sposób, uderzacie tak. Tak uderzamy na dół, nie? A do góry to uderzamy od najchudszej do najgrubszej, czyli do siebie. I nasze bicia są zapisywane tak jak tabulatury, są do tabulatur zapisywane. Czyli my uderzając na dół, uderzamy od najgrubszej do najchudszej. I odwrotnie, czyli uderzając do góry, od najchudszej do najgrubszej. Drogie dzieciaczki, wiecie, że ja lubię praktycznie tłumaczyć różne rzeczy. I mamy tak, przykładowo, tu jest piosenka w naszym śpiewniczku, eleganckim, polecam właśnie sobie ściągnąć z naszej strony. Piosenka jest super. I mamy tak, bicie, akordziki mamy. Dwa razy na dół, dwa razy do góry. Tu jest oczywiście, każdy normalnie powiedział, przecież to jest odwrotnie, jak to tak może być? Źle to jest napisane i tak dalej. No ale popatrzcie, śpiewniczek macie na kolanach, nie? Macie śpiewniczek na kolanie teraz. Gitarka jest w normalnej pozycji, tak jak teraz widzicie ją. I wy uderzając, uderzacie od najgrubszej do najchudszej struny. Czyli dokładnie jedziecie listkiem w tą samą stronę, w którą pokazuje wam strzałka. Czyli uderzacie dwa razy na dół, czyli jest raz, dwa, a to jest i do góry. Raz, dwa i, raz, dwa i, raz, dwa i. A teraz, drogie dzieciaczki, jeszcze prościej. Grając, zdarza nam się, że po prostu jesteśmy już zmęczeni, ale dalej chcemy grać. Położymy się. I co wtedy? Dalej gramy góra-dół. Czy wtedy powinniśmy bicie oznaczać kierunkami świata? Że grajmy wtedy na północ, a wtedy do siebie to grajmy na południe. I wtedy w każdym tym to powinno być teraz z kompasem powinniśmy być. I tak właśnie należąco powinniśmy tak w różną stronę właśnie wtedy rozpisywać nasze bicia, nie? Więc drogie dzieciaczki, a tak właśnie, o, albo jeśli jesteśmy w takiej pozycji półleżącej, to tak może jak wtedy, zastanówcie się, jak wtedy powinno być to zapisywane. Nie wiem, jakoś stopniami, kątami nachylenia, no nie za bardzo. Dalej uderzacie od najgrubszej do najchudszej i od najchudszej do najgrubszej. Tyle. No i drogie dzieciaczki, mam nadzieję, że przez to już pozbędziecie się wszelkich wątpliwości. Będziecie wiedzieć, jak korzystać z naszych śpiewniczków, jak korzystać też z tabulatur, bo już będziecie wiedzieć, jak są tabulatury zapisane, że są odwrotnie, czyli tak jak wy widzicie. Więc drogie dzieciaczki, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że będziecie pobierać nasze śpiewniczki, że będziecie korzystać z naszych śpiewniczków, że już będziecie wiedzieć, jak z nich korzystać, że nie będziecie się mylić. I co, i miłego dnia wam życzę jak zawsze. Na razie, pa!